14 ciekawostek na temat piwa. Piwo jest produkowane od ponad 6 tysięcy lat. W średniowieczu te słabe piwa były dawane nawet dzieciom jako ten napój, w którym nie było bakterii, zastępowały niejako teraz herbatę, kawę oraz czystą, świeżą wodę. To, że kolor piwa jest ciemniejszy, nie oznacza, że jest ono mocniejsze. Kolor nie ma z tym nic wspólnego. W starożytnym Babilonie piwo ważyły kobiety. Było tak nawet jeszcze w średniowieczu. Chmiel nie musi być składnikiem piwa. Jest on dodawany do piwa tylko dlatego, żeby dodać mu smaku. I dodaje się go do piwa dopiero od 500 lat. Kodeks Hammurabiego za rozwadnianie, no czyli dolewanie wody do piwa, karał karą śmierci przez utopienie. Niektórzy uważają, że ludzie zaczęli uprawiać pszenicę właśnie z powodu piwa, żeby mieli możliwość produkcji piwa, no i to pchło całą cywilizację do przodu i spowodowało, że cywilizacja w ogóle mogła powstać. Żeby pochodzące z chmielu związki się nie rozpadały, butelki przeznaczane na piwo są produkowane z ciemnego szkła. Półlitrowy kufel pije się średnio 10 minut. Najstarszy rachunek za piwo pochodzi z miasta Ur i pochodzi sprzed 2050 lat przed naszą erą, czyli przed ponad 4000 lat. Pierwsze piwo w puszce pojawiło się w 1935 roku w Ameryce. Do 2013 roku w Rosji piwo nie było uznawane jako alkohol. W 1850 roku pierwsze piwo w butelce. Regularne picie piwa, oczywiście nie w jakichś olbrzymich ilościach, wzmacnia kości, pomaga sercu i dostarcza wielu ważnych dla naszego zdrowia składników. Cenosilikafobia jest to lęk przed pustym kuflem na piwo.